taką listą, z której nas na bieżąco pytają i gdzie my przekazujemy te informacje, jak również ci wolontariusze są tu na miejscu i to widzą, to jest Arena z Pomocą. I to, co możemy się pochwalić, jeżeli Państwo chcecie coś nam przynieść, mamy już wystawiony namiot pod wejściem C, tylko i wyłącznie tam przyjmujemy dary, żeby nie robić zamieszania. Z rzeczy, które się powtarzają, które Pan redaktor też pytał, dresy i piżamy. Dlaczego? Dlatego, że te osoby potrzebują tego na miejscu, jest to wykorzystywane na bieżąco, najbardziej komfortowe, nikt tu się nie będzie stroił, bo to nie o to chodzi. No i niezmiennie to, co słyszymy, walizki, tak, potwierdzam, z tymi walizkami to się nie zmieniło. Muszę tylko zwrócić uwagę, żeby były to walizki sprawne, ponieważ bardzo często mam osoby starsze. Jeżeli walizka jest bez kółek, to bardzo trudno jest nam znaleźć osobę, która będzie mogła z niej realnie skorzystać. Niezmiennie są to, na pewno jest to żywność długoterminowa, puszki konserwy, ponieważ jeżeli nie zużyjemy dzisiaj, to mamy gdzie je przechować. To, co jest dzisiaj, to na pewno jedzenie w formie instant, kubeczki takie zalewane. Pomimo tego, że mamy zapewnione obiady, cieszy się to niezmiennie dużym wzięciem. Może wynika to również z tego, że biorą to osoby, które wyjeżdżają, biorą to po prostu na drogę. Oczywiście mamy również opublikowaną już listę produktów, których mamy za dużo. My ich po prostu nie jesteśmy w stanie tu magazynować, to nie jest tak, że one nie są potrzebne. Ale jeżeli Państwo macie rzeczy spoza listy, zachęcam do oddawania do innych punktów, bo w mieście się otwierają, jak również do magazyny centralne na halach MTP.